Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną Łukasz Jasiński, nasz ekspert od spraw ekonomii ochrony zdrowia. I jeśli ludzie rozmawiają o jakichś bardziej rynkowych alternatywach wobec polskiego systemu ochrony zdrowia, który nie działa najlepiej, mówiąc delikatnie, to często pojawiają się wspomnienia o krajach, gdzie ta ochrona zdrowia rzekomo działa lepiej. Jednym z tych krajów, który jest przywoływany najczęściej, zwłaszcza przez ludzi, którzy mają jakieś prorynkowe sympatie bardziej, jest Singapur. Czy mógłbyś nam powiedzieć trochę, jak to jest z tą służbą zdrowia w Singapurze? Czy jest taka dobra i czy jest taka rynkowa? No tak, jeżeli chodzi o Singapur, to masz rację, bardzo często jest ten kraj podawany jako przykład takich rozwiązań idących w stronę rynku w zakresie ochrony zdrowia i bardzo często w kontekście tego kraju przywoływany jest bardzo prosty wskaźnik, że wydatki całkowite na opiekę zdrowotną w stosunku do PKB dla Singapuru wynoszą około 4,5%, z czego udział wydatków publicznych to jest 2%, udział wydatków prywatnych to jest ponad 2%, więc mamy dominację tych drugich. A jak to się ma do innych krajów? W innych krajach, no według średniej, no to jest grubo powyżej, znacznie powyżej 8%, 8-9%. Dla krajów rozwiniętych, dla krajów OECD, zgadza się, więc Singapur jest tutaj no praktycznie na poziomie dwa razy niżej, poniżej średniej dla krajów rozwiniętych. I żyją. I, no i cóż, i okazuje się, że właśnie to jest bardzo takie ciekawe, ponieważ często mamy do czynienia z taką narracją, że trzeba zwiększać nakłady, chociażby w Polsce, nakłady na opiekę zdrowotną, ponieważ wierzy się, że wzrost nakładów poprawia dostępność do danych świadczeń i poprawia w jakimś stopniu też ich jakość. Natomiast jako taki dobry kontrargument można podać właśnie przykład Singapuru jako kraju rozwiniętego. Bo tam żyje ponad 5 milionów ludzi, więc to też nie jest jakoś statystycznie mała liczba. To jak oni to robią? Tak, oni jak oni to robią, czy jakieś są tam, no powinniśmy się spodziewać jakichś wybitnych problemów ze zdrowiem czy z dostępnością do świadczeń, a jednak system singapurski radzi sobie nieźle, jeśli chodzi o zapewnianie dostępu do świadczeń medycznych, ale różnica polega, znaczy można wyróżnić kilka kwestii, dlaczego to tak wygląda. Po pierwsze w Singapurze postawiono najpierw na oszczędności własnych obywateli. Utworzono specjalne rachunki oszczędnościowe, tak zwane konta MediSave, gdzie obywatele do osiągnięcia wieku emerytalnego gromadzą część swoich dochodów i z tych kont mogą finansować zakup na przykład jakichś potrzebnych świadczeń medycznych, które będą potrzebowali. Mogą też finansować zakup określonych ubezpieczeń zdrowotnych, tak zwany MediShield Plus, czyli ubezpieczenie od poważnych zachorowań, od następstw wypadków bądź od kosztownych zabiegów, jak na przykład dializa nerek. I tutaj więc mamy kolejny element, czyli ubezpieczenie od poważnych zachorowań, ale to ubezpieczenie, czy między innymi od poważnych zachorowań, ale to ubezpieczenie nie pokrywa na przykład kosztów rutynowych zabiegów, niskokosztowych zabiegów. Trzecim elementem, takim tak zwany, wchodzącym w skład tak zwanego 3M, jest program Medifund, czyli wsparcie dla osób o najniższych dochodach. Więc porównując to na przykład do innych krajów rozwiniętych, na przykład Niemiec, czy Zjednoczonego Królestwa, czy chociażby Polski, czy Kanady, czy krajów nordyckich, no to w Singapurze nie mamy takiego systemu scentralizowanego. Jest ta struktura finansowania bardziej zdywersyfikowana. Jest większy udział płatności bezpośrednich, co jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, kiedy konsument płaci bezpośrednio za dane usługi, no to jest najbardziej wrażliwy cenowo. W przypadku rozwiniętych systemów jednego płatnika, no to jego wrażliwość bardzo spada, więc on aż tak nie jest wyczulony na ceny, w zasadzie nawet nie musi wiedzieć, jakie te ceny są, a swoimi decyzjami może przyczyniać się do sztucznego pobudzania popytu. Na tym polega jeden z problemów. Tylko tak, żeby to nam się nie zgubiło, czyli tak jakby jest coś, że za jakieś składki zdrowotne, tylko to nie idzie do jednego budżetu NFZ-u, tylko to idzie jakby na moje prywatne konto oszczędnościowe, tak, które ja później mogę wykorzystywać albo bezpośrednio do zakupu usług medycznych, albo do zakupu jeszcze innego produktu, na przykład ubezpieczenia. Zgadza się. Mogę też zakupić jeszcze inny rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego, który poszerza ryzyka, jest na przykład więcej chorób, jest więcej świadczeń medycznych.
Wprowadzone też są różne poziomy współpłacenia, więc za każde usługi szpitalne czy ambulatoryjne, oczywiście osoby o mniejszych dochodach mają większe dotacje, ale zawsze występuje też jakiś poziom współpłacenia, więc to nie jest też tak, że po zapłaceniu składki, czy odprowadzeniu składki na MediSafe, czy opłaceniu ubezpieczenia już mam dostęp do wielu świadczeń. Poza tym Singapurczycy mogą zawierać prywatne plany ubezpieczeniowe, indywidualne bądź przez pracodawcę będące poza tym systemem. Więc tutaj jest ta kwestia, mają duże pole wyboru. A jakby ten rynek ubezpieczeniowy jest zderegulowany, czy tam jest ściśle określone, jak to ma być? Czy można dyskryminować tak inaczej? Jest on do pewnego stopnia dosyć regulowany, ponieważ samo ubezpieczenie, na przykład MediShield Plus, nie ma tam takiej typowej kalkulacji ryzyka charakterystycznej dla ubezpieczycieli. Jest to zależne od dochodów, od wieku, więc osoby starsze są subsydiowane przez osoby młodsze. No i jest to na pewno jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Wcześniej ono było dobrowolne, chociaż i tak tam ponad 80%, ponad 90% Singapurczyków ma je wykupione, czy przynajmniej miał, ale teraz jakby jego charakter został zmieniony na obowiązkowy. Więc także oczywiście posiadanie konta MediSafe jest obowiązkowe. Tam się często akcentuje, że tutaj jest odpowiedzialność obywatela za własne zdrowie, ale on musi tak odprowadzać przynajmniej część środków. Czyli jakby, że jest sporo tych elementów rynkowych, dalej jest interwencja państwa, są dopłaty dla najuboższych, ale czy spośród państw rozwiniętych to byłby taki, powiedzmy, relatywnie najbardziej rynkowy system? Czy można by się pokusić o takie przybliżenia? Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ bardziej tutaj gra rolę cała gospodarka Singapuru, ponieważ ona jest w zasadzie nawet już po Hongkongu, po ostatnich wydarzeniach, które tam miały miejsce, można ją uznać według rankingu Fraser Institute za najbardziej wolnościowy kraj na świecie i to powoduje, że płace realne, rozwój gospodarczy postępuje, więc Singapurczyków stać na leczenie. Natomiast takim symptomem, który nam podpowiada jednak, że tam rynek, pewne znaczy procesy rynkowe w opiece zdrowotnej są skrępowane, jest wskaźnik cen w opiece medycznej. I na przykład za lata 2000-2020 wskaźnik CPI, czyli ogólny wskaźnik cen dla całej gospodarki wzrósł około 34-37%, natomiast wskaźnik cen w opiece medycznej wzrósł o 54%, więc był około 20 punktów procentowych powyżej. Średniorocznie CPI rósł o 1,5%, a wskaźnik cen dla opieki zdrowotnej to był ponad 2% wzrost, więc widzimy, że inflacja medyczna przyspiesza i oczywiście argumentuje się, że to jest wynikiem starzejącego się społeczeństwa, natomiast takim kolejnym problemem z opieki zdrowotnej w Singapurze jest to, że podaż, czyli kwestia wchodzenia na rynek przez lekarzy, przez specjalistów medycznych, jest ściśle regulowana przez państwo. Jest tam ustalany odgórny limit, ilu może być nowych lekarzy kształconych. Są 3 uniwersytety publiczne. No i lekarze po ukończeniu takiej edukacji muszą w publicznych placówkach spędzić od 4 do 5 lat. Więc podaż jest ściśle regulowana przez państwo. No to poniekąd podobnie jak w Polsce. A jakby co z tego systemu myślisz, że można by próbować implementować w Polsce coś? Na pewno można by spróbować rozważyć wprowadzenie kont medycznych. Można wprowadzić też ulgi od podatkowe. Jeżeli wydaje zgromadziłem określoną kwotę, im większą, tym lepiej, no to z tej kwoty, na którą na takim rachunku zgromadziłem, mogę ubiegać się o uzyskanie ulgi podatkowej, co mogłoby mnie zachęcać do tego, żeby akumulować takie oszczędności, żeby też na przykład z takiego konta móc finansować zakup abonamentu medycznego, czy prywatnego ubezpieczenia, czy usługi zakupywanej bezpośrednio i przyczyniać się do rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce i też odciążać system publiczny. Jeszcze inny taki azjatycki kraj, który czasami jest przywoływany, to Korea Południowa. Tam zdaje się, że ten udział wydatków prywatnych też jest dość znaczny. Tak, on wynosi około 40%. W ogóle Korea Południowa też jest jakby poniżej średniej, jeśli chodzi o całkowite wydatki w relacji do PKB, bo tam jest około 7,5%, więc to też nie jest kilkanaście procent, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Szwajcarii, czy w Holandii.
więc są poniżej i to nie jest, jak się okazuje, no też nie ma tam takich problemów ze zdrowiem czy z dostępnością doświadczeń. Natomiast coś, co wyróżnia bardzo Koreę Południową i co widzieliśmy, jak ten kraj dobrze sobie poradził ze skutkami pandemii, to ilość prywatnych szpitali. Tam około 94% szpitali jest w rękach prywatnych. Są one zarządzane głównie przez instytucje charytatywne czy przez jakieś prywatne uniwersytety, ale występują również szpitale nastawione na zysk. I Korea wypada dobrze, jeżeli chodzi o na przykład liczbę, znaczy o ile, to co jest też ciekawe, nie ma takich regulacji, jeżeli chodzi o podaż, bo na przykład specjalistów czy lekarzy, bo tam nie jest tak ściśle regulowane jak w Singapurze. I mimo, że liczba lekarzy przypadająca na 1 tysiąc mieszkańców jest niższa niż średnia dla krajów OECD, to, co jest bardzo ciekawe, oni i tak mają lepszą wydajność, to znaczy liczba konsultacji przypadająca na pacjenta, czy liczba konsultacji świadczona przez lekarza w ogóle jest o wiele wyższa niż średnia dla innych krajów. Więc tutaj często też są takie, można powiedzieć, statystyki, że jak mamy, Polska też w zasadzie w taką narrację wchodzi, że jak mamy powiedzmy nieco ponad 2 lekarzy na 1000 mieszkańców, to jest wskaźnik niepokojący, on powinien być wyższy. No w Korei Południowej mamy taki wskaźnik i widzimy, że ci lekarze potrafią efektywnie świadczyć dużą ilość usług o odpowiedniej jakości. I co też jest istotne, do tego też można nawiązać, jeśli chodzi o strukturę finansowania usług, to ponad 30% w Korei Południowej to są płatności bezpośrednie, więc też jest oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa część wydatków, na przykład za usługi szpitalne czy ambulatoryjne, ale tam też obowiązuje jakiś stopień współpłacenia, 10-20% jeśli chodzi o usługi szpitalne, czy około 40-50% jeśli chodzi o usługi ambulatoryjne. I co ciekawe, to też jest taki impuls dla rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ 8 czy 9 na 10 Koreańczyków posiada wykupione prywatne ubezpieczenie zdrowotne po to, żeby zminimalizować te koszty, których nie pokrywa im system publiczny. Więc widzimy tam, że oczywiście występuje, nie jest to też przykład takiego typowego systemu rynkowego, ale można Koreę Południową tutaj wyróżnić i pokazać, że nie krępuje się rozwoju prywatnych inicjatyw i one dobrze uzupełniają rozwiązania publiczne. Czyli z Korei co byśmy mogli zaimportować instytucjonalnie? Moglibyśmy na przykład rekomendować wprowadzenie pewnych rozwiązań, które pomogłyby rozwojowi prywatnym szpitalom, żeby była jeszcze większa ilość prywatnych szpitali w Polsce. Można wprowadzić jakieś ulgi dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby takie placówki budować u nas. Albo na przykład... To współpłacenie pewnie. Oczywiście. Równie dobrze można by spróbować coś, co już było parę lat temu dyskutowane, niestety prace zostały zastopowane, mianowicie, żeby polskie szpitale publiczne mogły współpracować z ubezpieczycielami, z sieciami medycznymi. Oczywiście do pewnego stopnia mogą podejmować takie działania, ale one są bardzo ograniczone, czy są obwarowane wieloma restrykcjami i tutaj można by to po prostu zliberalizować, ułatwić ten dostęp. I szpitale publiczne, które mają, to nie jest żadna niespodzianka, wiele problemów finansowych, mogłyby pozyskiwać dodatkowe środki, co pomogłoby znowu odciążyć system publiczny. A też pewnie ułatwiłoby rozwój tej oferty prywatnych ubezpieczycieli, tak? Bo trudno zrobić ubezpieczenie na jakieś poważne choroby, jeśli nie ma bazy szpitalnej w Polsce, żeby to leczyć. Tak, baza szpitalna jest właśnie potrzebna także do tego, żeby rozwijały się też tak zwane ubezpieczenia szpitalne, czyli nawet nie ubezpieczenia od poważnych zachorowań, dzięki którym ja mam wypłaconą określoną sumę pieniędzy, ale takie, które gwarantują mi dostęp do leczenia, czy po jakiejś poważnej chorobie, czy po wypadku, żebym mógł skorzystać z prywatnego szpitala. I to, gdybyśmy jeszcze na przykład dodali, znowu powrócili do tej idei konta medycznego, gdzie ja mogę za pomocą tego konta finansować zakup takiego ubezpieczenia szpitalnego, mieć od tego jeszcze jakąś ulgę podatkową, to byłoby to, mogłoby to spowodować, czy przyspieszyć jeszcze rozwój prywatnych szpitali. I tak jak też ostatnio patrzyłem, prywatne szpitale mają około 60% przychodów z jednostek, z kontraktów z NFZ-em. 30% czy 30 parę procent to są prywatne płatności.
Około 5% to są przychody pochodzące z prywatnych ubezpieczycieli. Jeszcze kilka lat temu udział NFZ-u był większy, prywatnych ubezpieczycieli był tam bodajże 1-2%. Widzimy, że to się powoli przesuwa w stronę finansowania ze źródeł prywatnych. Dziękuję Ci za rozmowę. Jeśli te tematy Państwa zainteresowały, to zarówno o Singapurze, jak i o Korei w kontekście opieki zdrowotnej można przeczytać teksty Łukasza na naszej stronie internetowej. Link do tych stron oczywiście znajdą Państwo w opisie, a oczywiście możliwe, że gdzieś tu lub tu też będzie można kliknąć, jeśli będzie to technicznie wykonalne. Dziękujemy za uwagę.